Czy są Państwo gotowi na duże dawki kultury? Bo sporo będzie się w tym obszarze działo. Sylwia Purta, dzień dobry. Zapraszam na kolejne wydanie Studia 105. Przedstawię najważniejsze inicjatywy w Centrum Kultury 105 w nadchodzącym czasie. Po 30 lat po debiucie zespół Flapjack powrócił z 5. studyjnym materiałem i ruszył z nim w trasę. Dotychczasowe wydawnictwa tej formacji stały się jednym z symboli szeroko pojętej polskiej muzyki rockowej lat 90. Teraz na krążku Sugar Free znalazły się utwory będące eklektycznym połączeniem muzyki metalowej, rap i hardcore. Cała jesień będzie obfitowała w koncerty rockowe. 11 października w ramach rozgrzewki przed festiwalem Generacja w klubie 105 wystąpią 4 młode kapele. 9 listopada kolejna edycja cyklu dla fanów metalu, czyli koncert pod szyldem No Fun Booking. A w drugiej połowie listopada 43. rockowy festiwal Generacja. Mamy jesień, a zatem zbliża się termin corocznego Hansa Jazz Festival. Na otwarciu tego trzydniowego wydarzenia wystąpi Kasia Pietrzko Trio, pianistka, kompozytorka, aranżerka i absolwentka Krakowskiej Akademii Muzycznej. W 2018 roku wystąpiła w kwartecie Tomasza Stańko w krakowskiej Alchemii. Półtora roku temu nakładem Warner Music ukazała się najnowsza płyta Kasia Pietrzko Trio zatytułowana Fragile Ego. A teraz coś dla miłośników dziesiątej muzy. Do kryterium wróciły lubiane przez Państwa cykle, takie jak dyskusyjny klub filmowy czy kino małego widza. Ale widzowie mogą też zobaczyć popularne premiery. Przed nami druga część fenomenalnego Jokera, tym razem z rozwinięciem Folie à Deux. Kryterium organizuje również seanse starszych produkcji, po których widzowie będą mogli o nich porozmawiać. W październiku na ekranie Nomen Omen, ucieczka z kina Wolność Wojciecha Marczewskiego. To część projektu Czy kultura potrzebuje młodzieży, czy młodzież potrzebuje kultury? Badanie, dialog, współdziałanie. W Bałtyckiej Galerii Sztuki niebawem zawisną wielkoformatowe prace malarskie Jacka Kaniora. Ich wspólnym mianownikiem jest zilustrowanie odpowiedzi na pytanie, jak zostałem rytownikiem. Wystawa ta to rozliczenie z dotychczasową pracą i nowy początek na bazie dotychczasowych doświadczeń. Pracę Jacka Kaniora można oglądać niemal do połowy listopada. I jeszcze informacja na koniec. Z okazji Dnia Seniora w październiku odbędą się u nas dwie imprezy. 6 października występy taneczne, po których Kino Kryterium zaprasza na seans hrabiego Monte Cristo, a 20 koncert włoskiego artysty Primo Pacifico oraz zespołu akordeonowego Akord. I to wszystko w tym wydaniu Studia 105. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za miesiąc.